Kiedy mówi się o porównaniu sim racingu do motorsportu, najczęściej podkreśla się dostępność przycisku reset lub brak potrzeby worka pieniędzy do prawdziwego ścigania się. Czy aby na pewno? Bo moim zdaniem jest zdecydowanie więcej cech, które można porównać w zakresie podobieństw lub różnic. Z tej strony Damian Lempart, a Was zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale. Jedna i druga dyscyplina polega na tym, aby jak najskuteczniej operować gazem, hamulcem, jak i również kierownicą. Nawet sam format zawodów jest bardzo podobny i bardzo zbliżony do siebie, gdzie również mamy trening, kwalifikacje i zasadnicze wyścigi. Jednak często, nawet ze względów typowo technicznych, występują istotne różnice pomiędzy jedną i drugą dyscypliną, o czym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam. W zakresie czasu treningu sim racing cechuje się tym, że w porównaniu do prawdziwego motorsportu jest on nielimitowany. Możemy w każdej chwili sprawdzić każdy dostępny tor oraz samochód na danej platformie. Nikt nie jest w stanie skontrolować to, ile tak naprawdę jeździmy, gdzie nawet niejednokrotnie spotyka się sytuacje, nie wiedząc czemu, gdzie ludzie maskują swoją obecność online, jeżdżąc typowo bez połączenia internetowego, żeby pokazać się tą spontanicznością, gdzie w praktyce mają nabite tysiące kilometrów, żeby po prostu być jak najbardziej konkurencyjnym. Inną sprawą jest to, jak już mówimy o czasie treningu, czy samym możliwym czasie jazdy w sim racingu, jest chociażby formuła prekwalifikacji, które nierzadko do danych zawodów trwają kilka dni, 24/7 i jedyne ograniczenie to nasze codzienne życie i obowiązki. W przypadku rzeczywistego motorsportu sprawa wygląda troszeczkę inaczej i bardziej skomplikowanie. Jak mowa o track dayach czy treningach typowo wyścigowych, jesteśmy ograniczeni przede wszystkim sztywnymi terminami poszczególnych imprez, zawodów, jak i również wcześniej wspomnianych treningów. Nawet jeśli ktoś ma możliwość wynajmu obiektu na wyłączność, i tak musimy dostosować się do aktualnego kalendarza dla danego miejsca, dla danej lokalizacji. Nawet jak trening trwa przykładowo od 9 do 17 na jakimś obiekcie, na przykład Tor Poznań bądź Silesia Ring, i tak jesteśmy ograniczeni najczęściej do poszczególnych sesji dla grup, w zależności oczywiście od frekwencji na danym obiekcie, czy również wielu innych czynników, poziom klasy itd., itd. W przypadku sim racingu nie ma takiej możliwości i można trenować sobie 24/7, gdzie jednak w rzeczywistości jest tego typu czynniki, należy się do niego dostosować. To też jest może nie tyle co ograniczenie, ale cecha, którą należy uwzględnić, jak mówimy o tym czasie treningu. W przypadku niektórych pucharów wyścigowych, mówimy oczywiście o rzeczywistym motorsporcie, może wystąpić ograniczenie w postaci zakazu trenowania na danych obiektach z kalendarza danej serii wyścigowej, za wyjątkiem oficjalnych serii, oficjalnych treningów dla danych zawodów. Jest to ograniczenie, które ma wyrównać szanse i ograniczyć zakres nadmiernego trenowania przez kierowców, najczęściej z większym budżetem, aby po prostu wyrównać tą rywalizację. Inną sprawą jest to, że mogą wystąpić różne zdarzenia losowe na danym treningu w postaci na przykład awarii, która może ograniczyć nam poszczególne sesje lub nawet cały dzień opcji trenowania, czy nawet pozostałe zdarzenia w postaci na przykład wywołanie czerwonej flagi przez innego kierowcę, gdzie nawet jeśli my mamy wszystko zaplanowane i wszystko idzie zgodnie z naszym planem, niestety nie ma takiej możliwości, aby wyjechać na tor, bo na przykład rozlał się olej na torze lub trzeba posprzątać tor, bo ktoś przykładowo miał wypadek.
W zakresie jazdy prawdziwym samochodem w rzeczywistości mamy do czynienia z dużą większą ilością zjawisk. Czasem zrozumienie się z torem i samochodem przychodzi prościej, między innymi z powodu większej ilości bodźców, jakimi dysponujemy w zakresie naszej percepcji. Są one także dla nas bardziej naturalne względem symulacji. Wykluczamy także element, w którym dany model fizyki został zaimplementowany przez osobę, która co prawda może mieć świetne kompetencje inżynierskie, jednak może nie do końca rozumieć realia motorsportu. Ma to oczywiście wpływ na odczucie z jazdy w sim racingu w porównaniu do tego, z czym mamy styczność w rzeczywistości. Podobieństwem pomiędzy jednym a drugim środowiskiem może być między innymi to, że całość opiera się na jak najskuteczniejszym dociążaniu i odciążaniu poszczególnych kół i osi, jak i również dostosowaniu prędkości do sytuacji i panujących warunków. Także kluczem do sukcesu na jednej i drugiej płaszczyźnie jest jak najsprawniejsza adaptacja do zupełnie nowego środowiska. Sim racing względem rzeczywistego motorsportu ma bezdyskusyjną przewagę w zakresie wstępnego progu finansowego, który należy osiągnąć, aby zacząć i jednocześnie być konkurencyjnym. Przypadki, w których wielu zawodników wygrywało prestiżowe wyścigi online, czy zdobywało rekordy świata za pomocą zestawów kierownic w okolicach 1000 zł lub czasem mniej, względem ich rywali korzystających z dużo droższych stanowisk i rigów przekraczających kwotę nawet pięciocyfrowe w euro, nie są już niczym nadzwyczajnym. W zakresie rywalizacji e-sportowej w ciągu ostatnich lat można jednak odczuć braki w osprzęcie, m.in. pod kątem wydajności samego monitora, komputera czy nawet osprzętu łącza internetowego. Tym bardziej, że każdy z nas ma nielimitowaną ilość treningu, gdzie będzie robił wszystko, aby jeździć jak najprecyzyjniej i jak najdokładniej. Jeśli zależy nam na coraz dokładniejszej symulacji, która niekoniecznie może poprawić nasze tempo w sposób bezpośredni, ale może poprawić nasz feeling, zaczynają się schody już w zakresie finansowym. Ceny przyzwoitych stanowisk, które względnie są w stanie odwzorować to, co się dzieje z naszym samochodem w rzeczywistości, to jest koszt, który przekracza kwoty kilkudziesięciu tysięcy euro. A to, co mamy w fabrykach zespołów GT lub w fabrykach zespołów juniorskich formuł, już nawet nie mówiąc o F1, to jest koszt nawet przekraczający setki tysięcy euro. Jak widać, poważna i profesjonalna symulacja już nie jest taka tania, jak mogłoby się wydawać. Pod kątem jazdy prawdziwym samochodem, w przypadku na przykład track dayów czy innych tego typu imprez, mamy praktycznie powtarzające się koszty. Między innymi w postaci wpisowego, paliwa, czy eksploatacji naszego samochodu w postaci hamulców, opon itd. lub jego wynajmu. Jestem świadom w pełni, że nie są to małe kwoty, zwłaszcza dla przeciętnego człowieka. Aczkolwiek rozpoczęcie przygody, jeśli chodzi o track daye, może się ograniczyć nawet do własnego samochodu drogowego, gdzie nie trzeba jeździć cały dzień, co oczywiście też redukuje koszty i ogranicza się to jedynie do opłacenia wpisowego oraz zatankowania samochodu na tyle, ile mamy jeździć, czyli może to być pojedyncza lub parę sesji, pół dnia i nie musi to być nawet cały dzień. Nie trzeba od razu wydawać kilkunastu lub dziesiątek tysięcy euro, aby w ogóle zobaczyć, czy jazda po prawdziwym torze jest dla nas. Jednak jak już chcemy być konkurencyjni w tym prawdziwym motorsporcie, zasoby finansowe mają tutaj znaczenie. W zakresie tego, czy mamy topowo przygotowane auto, czy mamy topowy serwis, czy możemy sobie pozwolić na nowe opony i tak dalej. Oprócz samych finansów, jazda prawdziwym samochodem wymaga również większej ilości formalności, gdzie co prawda nie jest to do końca trudne i wszystko jest opisane, co i jak należy zrobić, aczkolwiek sama realizacja, na przykład wyrobienie licencji wyścigowej, z czym wiąże się realizacja kursu, czy nawet różnych badań sportowych czy psychologicznych, jest czasami formalnością, która dla niektórych może stanowić pewne utrudnienie. Za wyjątkiem ewentualnego modelu uszkodzeń, który w każdym simie może być inny, praktycznie żaden symulator nie uwzględnia stanu i eksploatacji danego samochodu, którym dysponujemy. Przykładowo, można wrócić do boksu i praktycznie zawsze mamy samochód przywrócony do stanu fabrycznego, włącznie z nowymi oponami. Pozwala to m.in. na nadmierne przeginanie w sesjach kwalifikacyjnych, prekwalifikacyjnych czy w treningach. M.in. co już jest jeden z głównych przykładów, dlaczego czasami na symulatorze
torze można osiągać znacznie lepsze wyniki niż na prawdziwym torze. W rzeczywistości praktycznie każde auto będzie miało jakieś znamie eksploatacji lub nawet wpływ czynnika ludzkiego, co może odbijać się na osiąganym przez nas tempie na torze. Inną kwestią jest to, że jeśli coś zrobimy lub coś nam się stanie z naszym samochodem podczas jednej sesji, może być problem, żeby wystąpić w następnej lub żeby w ogóle ukończyć zawody bądź trening. Inną i finalną kwestią jest również to, że pewne elementy w niektórych samochodach mogą być znacznie bardziej narażone na szybszą eksploatację. Przykładem mogą być półosie lub przeguby w samochodach przednionapędowych w ramach jazdy po targach na limicie. Najzwyczajniej przez konstrukcję samochodów te elementy w przednionapędówkach będą szybciej się zużywać względem samochodów tylnionapędowych. W ciągu ostatniego okresu coraz częściej spotyka się różne metody cheatowania w sim racingu. Między innymi poprzez przekłamywanie łącza internetowego, które zakłóca sygnał i może przyspieszać, jednocześnie zwalniać tempo innych, czy nawet podmianę danych w plikach konfiguracyjnych dla toru lub samochodu po stronie klienta, czyli naszej, co jest niewykrywalne dla serwera zawodów. Do tej pory wiele metod oszukiwania jest niemożliwych do wykrycia, zwłaszcza w formule zawodów online. Znacznie bezpieczniejszą formą zawodów jest rywalizacja LAN, czyli stacjonarna, podobnie zresztą jak w pozostałych gałęziach e-sportu. W prawdziwym motorsporcie od zawsze spotykało się różne przegięcia w zakresie typowo technicznym. Niejednokrotnie można było spotkać różne modyfikacje poszczególnych podzespołów lub samych elementów całego samochodu, zawieszenia bądź silnika, zaczynając nawet od prostej obróbki bądź podmiany, na przykład poszczególnych elementów typu czujników itd. W porównaniu do sim racingu znacznie większa część rzeczy jest mimo wszystko do wykrycia przez sędziów i techników. Czasem jednak sprowadza się do całkowitego rozebrania samochodu i bardzo precyzyjnych pomiarów. Pośrednio można tutaj doliczyć tak zwane patenty, które niekoniecznie są oszustwem, ale są na pograniczu z samym regulaminem technicznym. Idealnym przykładem odnośnie tak zwanych patentów może być system DAS, który stosował Mercedes w swoim bolidzie F1 na sezon 2020. System DAS pozwalał na zmianę geometrii kół w trakcie jazdy, co bezpośrednio jest zakazane w regulaminie technicznym F1, ale poprzez odpowiednią interpretację regulaminu oraz inwencję twórczą inżynierów udało się zespołowi tak opracować ten system, że mimo wszystko był on zgodny z przepisami. Pomimo różnych protestów i sprzeciwów pozostałych zespołów. Dzięki wykorzystaniu tego patentu byli oni o krok do przodu względem swoich rywali, mimo wszystko zgodnie z regulaminem technicznym, przynajmniej na tamten rok. Mam nadzieję, że teraz widzicie znacznie więcej różnic pomiędzy jednym, jak i również drugim środowiskiem, a przynajmniej ich część. Jeśli jednak jest coś, o czym chcielibyście się dowiedzieć w zakresie sim racingu lub motorsportu, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!